Seks. Seks. No, po takim wstępie moglibyście się spodziewać jakiegoś wspaniałego filmu z kamerką. Jednak no, nie będzie to film z kamerką, ponieważ no, nie mam czasu. Przez co no, nie nagrywałem tego później i musiałem w tym momencie trochę gorzej wyglądam. A do tego jest już ciemno, więc jest przypał. No i będzie to tak wyglądać. Więc dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Gajda, prowadzę kanał Na Prawo. A to taki mój kolejny film z cyklu Prawa Reakcja, gdzie no, ponownie wymienię jakieś różne przemyślenia. To znaczy, tytuł roboczy to seks, seks, wszędzie seks. O co mi chodzi? To znaczy, to, że żyjemy w przeseksualizowanej rzeczywistości, jest czymś dosyć oczywistym, jest truizmem pewnym. Ale jednak myślę, że warto ten temat poruszyć, szczególnie, że jest strefa komentarzy, prawda, gdzie można dyskutować. Ja bardzo zachęcam, tym bardziej podbija to moje zasięgi. Wracając do meritum. To przeseksualizowanie rzeczywistości to poniekąd emanowanie taką szczególnie kobiecą nagością, która odnosi się najczęściej do tych męskich, prawda, a jednak najprostszych instynktów, które w pewnym sensie oddziałują na nasz mózg, nie w pewnym sensie tylko po prostu oddziałują na nasz mózg, jest czymś po prostu złym, jednogłośnie złym, ponieważ z jednej strony, jak powiedziałem, jest to marketing, który co prawda jest skuteczny i tylko obnaża pewną kolejną patologię kapitalizmu. Tutaj może taki mój mały coming out. Nie jestem kapitalistą, ja jestem dystrybucjonistą, trzeciodrogowcem. Obnaża kolejną taką patologię kapitalizmu, to znaczy po prostu nie patrzenie na konkurencję jako na konkurencję, jako na innego człowieka, tylko patrzenie nawet na, nie tylko nawet na konkurencję, ale nawet na potencjalnego konsumenta jako na po prostu chodzące pieniądze, jako na zysk. To doprowadzi do różnych kolejnych patologii, na przykład jedną jest straszny, straszny materializm, który no, dzisiaj jest bardzo widoczny i idzie w ramię z indywidualizmem w społeczeństwie, co jest ogromnym zagrożeniem dla całego społeczeństwa, jakie do tej pory znaliśmy. To znaczy indywidualizm, skrajny indywidualizm w pewnej postaci również odrzuca koncept narodu, a dla mnie, jako dla człowieka o narodowych zapatrywaniach, przecież naród jest jedną z najwyższych wartości, więc dla mnie jest to jedno z największych zagrożeń dla dzisiejszego świata. I może nawet nie dzisiejszego świata, bo dzisiejszy świat też trzeba zmienić w pewnym sensie, czy raczej no po prostu zmienić, bo tutaj już wchodzimy w spory na temat wizji potencjalnej kontrrewolucji, ale o tym może kiedy indziej, o tym jak widzę kontrrewolucję. Wracając do meritum, do tego prowadzi to do pewnego teoretycznie takie przeseksualizowanie świata. Z jednej strony jest niejednokrotnie tłumaczone jako przełamywanie pewnych tabu, ale to działa wręcz odwrotnie. To znaczy, przełamuje w pewnym sensie tabu, ale prowadzi do uprzedmiotowania człowieka. Szczególnie to widać na przykładzie kobiet. Przepraszam, że się tak tych kobiet uczepiłem. Nie jestem żadnym redpillowcem, ale chodzi o to, że po prostu kobiety, po prostu mężczyźni, będąc no bardziej tą zwierzęcą częścią gatunku ludzkiego, jeżeli mogę tak powiedzieć, mają te instynkty silniejsze i to prowadzi do seksualizacji ciała kobiety, co niejednokrotnie też w pewnym sensie w sztuce się objawia. To znaczy, chodzi mi o to, że niejednokrotnie, strasznie używam tego niejednokrotnie, po prostu dzieła sztuki, których widać w pewnym sensie jakieś kobiece ciało, w jakimś sensie nagość, w jakimś sensie negliż, po prostu uważane są za nieobyczajne, za coś, co konserwatyzm powinien zwalczać. Z czego no, warto zauważyć, że ten negliż, szczególnie kobiecy, od zawsze w pewnym sensie był obecny w sztuce, prawda? Przecież narodziny Wenus. To jest jeden z tych obrazów, na których widać ten negliż, a przecież no, jest to klasyka. I w pewnym sensie ta seksualizacja kobiecego ciała
prowadzi również do uprzedmiotowienia kobiety, prawda? No bo patrzymy w tym momencie na kobietę jako na po prostu obiekt pożądania, który, prawda, trzeba, przepraszam za tak brzydkie wyrażenie, ale to jest, patrzymy na niego, na kobietę jak na obiekt pożądania, który trzeba przelecieć, prawda, a potem zostawić. Jest to po prostu jednogłośnie złe zjawisko. To znaczy, to jest miłość, sprowadza się do zwierzęcych popędów, również akt płciowy sprowadza się do zwyczajnego zwierzęcego popędu, który ma doprowadzić jedynie do spełnienia się pary, prawda, kochanków, ewentualnie do zapłodnienia i hasta la vista. I kończymy temat. Również takie pojęcia, które do tej pory były dosyć magiczne, to znaczy pojmowanie takie czysto ludzkie miłości, to znaczy my ludzie jako będąc istotami lekko bardziej rozwiniętymi, lekko bardziej, o wiele bardziej rozwiniętymi niż zwierzęta, po prostu tą miłość pojmowaliśmy inaczej, to znaczy u nich to było jakieś, u zwierząt to jest jakieś po prostu przywiązanie jakieś do ewentualnego partnera, prawda? I to jest, to u nich pojmuje, bo one nie mają rozwiniętego rozumu, przez co nie myślą tak, jak my myślimy. I u nas miłość zawsze była czymś wyjątkowym, czymś, co oferowaliśmy tej jednej jedynej, czy temu jednemu, i przez co człowiek to miłość pojmował inaczej niż zwierzęta. A dzisiaj przez retorykę, że po prostu miłość jest w pewnym sensie wiązaniem chemicznym, jednym z wielu wiązań chemicznych w głowie, to znaczy nie mówię, że to nie jest fakt, no nie? Bo to też nie ma sensu polemizować z nauką, bo to jest fakt, że miłość to jest uczucie, które powstaje przez chemię. Jednocześnie jest ono na tyle magiczne, ponieważ po prostu nie powinniśmy odbierać miłości tej metafizycznej sfery. Po prostu też ta miłość jest dla człowieka, przynajmniej zawsze była czymś wyjątkowym i powinno przy tym zostać, nie? Nie powinniśmy tego sprowadzać do stricte naukowego pojmowania miłości. Powinniśmy miłość pojmować lekko bardziej również filozoficznie. No i to myślę, że tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. No i po prostu pamiętajmy, że to jest seksualizacja, zbytna seksualizacja tej sfery publicznej jest po prostu czymś złym. No i to tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Jeszcze raz się powtórzę. Do usłyszenia. Do widzenia.